Cześć, witam Was w pierwszym odcinku z takiego jakby poradnika, jak zrobić szybko napad na kasyno. Więc zaczynamy już tutaj. Widzicie u mnie gameplay, co po kolei należy robić. O, no i tak. Jak już jesteście przy tym, musicie to szybko otworzyć. Będzie dwóch strażników. Musicie wszystkich zdjąć, oczywiście po cichu. Tak, tutaj proszę, idziemy. Może to zrobić Wasz kumpel, ale polecam to zrobić w pojedynkę. No i teraz tak, jeżeli będziecie pierwsi, to musicie poczekać, aż ten strażnik zacznie się wracać i przejdzie korytarzem teraz tak jakby z prawa na lewo, czyli od drzwi aż do tego skarbca. Wtedy go należy dopaść, no i po prostu jakoś powalić. Nie polecam strzelać, bo to wymaga kilku strzałów, a on może wtedy upaść. No i teraz idziemy właśnie, rozwalamy go. W tym momencie nasz kolega powinien zacząć otwierać te drzwi tutaj. Oczywiście, jeżeli chcecie zrobić napad jeszcze szybciej, to możecie tą część zupełnie pominąć i po prostu po rozwaleniu strażnika dalej iść. No ale my sobie tutaj jeszcze dodatkowe pieniądze zbierzemy. No tutaj będzie... Bardzo to może zależeć od losowości, ponieważ tutaj może być od 20 kilku tysięcy do aż 97 tysięcy. Więc tutaj to jest taka trochę loteria, czy wam się to opłaci, czy nie. No, ale zawsze lepiej mieć te dodatkowe 30 tysięcy w ramach ewentualnych, no nie wiem, postrzałów przy ucieczce, żeby po prostu mieć, a nie tracić. No, u mnie to jest 45 tysięcy, nie jest źle, 50 kafli. No i teraz idziemy. Tutaj to otwieramy i teraz tak, na pierwszych schodach będzie jeden strażnik. Ten strażnik, trzeba po prostu na niego poczekać i go rozwalić z kolby, tak jak tutaj dokładnie widzicie. Niżej nie ma nic, poza kamerą możecie rozbić tak po prostu, ponieważ będziecie tą ścieżką wracali i naprawdę uwierzcie mi, nie chcecie, żeby to was blokowało. Dobrze, musicie teraz szybko wyjść, załatwić sobie kartę dostępu, żeby móc ewentualnie później wejść. Następnie trzeba rozwalić tą kamerę i zobaczyć, gdzie idzie ten strażnik, którego przed chwilą wskazałem. Jeżeli on pójdzie prosto, to jest idealnie. Jeżeli by skręcił i poszedł do was, no to właśnie po to macie te drzwi. No więc strażnika trzeba szybko obezwładnić, kamerę jeszcze raz z paralizatora rozwalić. I teraz przechodzicie tym wejściem. Teraz bardzo ważne. Najpierw facet z tyłu ochrony, później ten z przodu. Taka jest kolejność. Jeżeli zrobicie na odwrót, może się to źle skończyć. Następnie wchodzimy tutaj, wysyłamy nanodrona. On nie chce się wypuścić. Dobrze, teraz się wypuszcza. I macie tego typka na końcu korytarza. On pilnuje tak jakby, no duże mimo wszystko ilości rzeczy. Jego możecie w sumie pominąć. To znaczy nie trzeba go rozwalać, no ale zawsze lepiej go rozwalić. No i nie możecie podlecieć do niego blisko. Podlećcie tak daleko jak się da i wyślijcie strzałkę. No i teraz drona ustawcie w jakimś miejscu, w którym będziecie szli, żeby go później zebrać, on się później też może przydać. No to proszę, dron zebrany, teraz macie tego typka w pokoju ochrony. Jak macie karty dostępu, to podchodzicie po prostu od tyłu, on się nie odwróci, nie musicie się stresować, on tam po prostu stoi i stoi. No, szybkim headshotem go należy powalić. No i teraz część taka najmniej techniczna. Ponieważ tam tak naprawdę tylko hakowanie się liczy. Skarbiec robicie tak. Ja akurat nie wiem, czy mam obrazy, czy nie mam obrazów. W każdym razie wy powinniście iść przy obrazach na prawo. Nie. Nie, dobra, to zobaczę po prostu, co mam, bo ja już to nagrywałem jakiś czas temu i szczerze wam powiem, że nie pamiętam. No i teraz po prostu trzeba, jeszcze zanim przejdziemy do skarbca, to trzeba szybko przewiercić te drzwi. Tutaj nie ma hakowania, tutaj o ile nie wybierzecie głośnej opcji, to zawsze będzie wiercenie. No i to jest akurat proste, moja technika jest taka, żeby jechać wiertłem do samej góry, ale tak, żeby go nie przegrzać, tak jak tutaj to zrobiłem. Następnie do samego dołu czekać, aż pojedzie i znowu do samej góry.
Ewentualnie możecie trzymać to na najwyższych obrotach, tylko pamiętajcie, że z każdym przebitym dyskiem to się coraz bardziej nagrzewa, więc jeżeli będziecie tam zaraz pod tym dyskiem to trzymali, znaczy zaraz pod tym przegrzaniem to trzymali, to może wam w pewnym momencie przebić dysk i skoczyć na wyższy poziom, co spowoduje przegrzanie wiertła. No to tutaj już mój kolega kończy w sumie wiercić. Albo może i nie. Dobra, przewiercił wszystkie zamki. No i teraz otwieracie skarbiec. Nie będę wam zbyt dogłębnie tego tłumaczył, jako że o samego czyszczenia skarbca techniki są setki. Dobrze, widzę, że mamy tutaj obrazy. A zatem wasz kolega idzie na lewo, wy idziecie właśnie tak jak widzicie do przodu, ponieważ z przodu są obrazy C i D. Te dwa obrazy, one są dosyć dużo warte. Już nie będę się rozwodził ile, bo tak jak mówiłem, są inne filmiki. Otwieracie mu tą sekcję i z tego, o ile dobrze pamiętam, zawsze jeden obraz jest otwarty, więc musicie otworzyć koledze ten drugi, tak żeby mógł po prostu już te obrazy, wiecie, na spokojnie sobie wyciąć. No właśnie on tutaj wchodzi, żeby te obrazki wyciąć. Tutaj właśnie jest jeden otwarty, no i drugi, tak jak tutaj widzicie, też był w sumie otwarty. Nie pamiętam, czy to tak zawsze jest. Dobrze, tutaj macie obrazek E, czyli idziecie tak jakby od środka na prawo, jeżeli jesteście hakującym, a jeżeli jesteście wycinającym, to idziecie od lewa do prawa. No i teraz taka ważna rzecz, ponieważ wiecie, to można otwierać tak, no właśnie tak jak mówię, od środka na prawo, te wszystkie komory, ale jest jeszcze obraz A, ten obraz jest wart coś około 500 tysięcy i właśnie to są te dwie tutaj sekcje. To jest ta sekcja A i ona ma dwie bramki. Ona ma zazwyczaj dwie bramki, więc pamiętajcie, jeżeli będzie taka sytuacja, to jeżeli macie naprawdę dobre hakowanie, to trzaśnijcie sobie jeszcze A. Jeżeli nie macie dobrego hakowania, to po prostu zostawcie. Chyba że będzie tylko jedna bramka. No i wchodzimy, mamy jeszcze 50 sekund, więc to tak na spokojnie jeszcze zdołamy wyciąć. No i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeżeli będziecie mieli dobrą organizację, to znaczy haker od środka na prawo, a potem a wycinający od początku do końca, czyli wiecie, tam od lewa do prawa, to powinniście wszystko zrobić i mieć jeszcze kilkanaście przynajmniej sekund na porobienie jakichś innych czynności. Ja tutaj właśnie jeszcze sobie zacząłem wycinać skrzynki depozytowe. O ile tam dobrze pamiętam, zrobię jedną sekcję, a potem odpuszczę. No, skrzynek depozytowych zawsze, wiecie, zawsze tam po kilka tysięcy można zrobić, ale pamiętajcie, róbcie je tylko wtedy, jak macie więcej niż 40 sekund jeszcze. No i tutaj 10, 9, 8, 7 i tak dalej. Już tutaj, no właśnie, trzeba wyjść. No. No i teraz wiecie, klasyka, to znaczy zrobienie tych kart, zrobienie tej minigierki z otwieraniem śluzy. Ona nie powinna nastręczać wam żadnego kłopotu. No. No i teraz bardzo ważna rzecz. Idziecie od razu na tą recepcję po prawej. Możecie przejść tędy, możecie przejść głównym wejściem. Róbcie to jak chcecie. Po prostu wejdźcie na tą recepcję. Następnie załatwcie tego strażnika. No i teraz idziecie tam dalej. Tam aż do windy. Tam przy windzie powinno stać dwóch, ewentualnie po jakimś update'cie trzech gości. Ich po prostu trzeba skolbować, bo oni są ostatni na piętrze. No więc po prostu, wiecie, szybko trzeba się z nimi rozprawić, nie zajmować się tym, że któryś wystrzeli, nie restartować tego. Kamery na schodach już nie powinno tutaj być. Tak jak widzicie,
Wy ją już wcześniej zestrzeliście, więc jej tutaj nie powinno być. Idziecie dalej wyżej na to piętro już bezpośrednio i możecie wybrać dwie ścieżki, albo biurem ochrony, albo korytarzem. No i teraz taka ważna rzecz, tam będzie kamera. Obok kamery możecie przejść albo szybko, albo ją zneutralizować. I tak jak na wejściu, po prostu wiecie, rozwala się tych dwóch strażników. To nie powinien być kłopot, to powinno pójść szybko. No i następnie możecie ponownie wykonać ten taki bunkier z utargiem dziennym. Tam też powinna być ponownie kasa. Wiecie, ponownie jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. O, właśnie się drzwi zamknęły. No, tam powinno być, znowu powinny być tam jakieś pieniądze. Nie przejmujcie się strażnikami chodzącymi wokoło, żaden z nich nie powinien wejść ani was zauważyć. No i kiedy już wasz kolega zaczyna zbierać kasę, to możecie się, nie wiem, pobawić, pokopać kosze, popatrzeć na te kamery, porozwalać jakieś monitory. Pamiętajcie, żeby to wszystko robić cicho. No. No i po prostu, wiecie, po prostu czekajcie, aż wasz kolega zakończy zbierać utarg. Przypomnę, tam od 20-30 tysięcy aż do mniej więcej 100. Więc to potrafi też być całkiem dobra kasa. No. Dobra, no i teraz wasz kolega powinien już mniej więcej teraz wychodzić. No i teraz wasz kolega ma dwie opcje. Albo możecie być uczynni i mu to wszystko otworzyć, albo on może sam wyjść. No i za chwilę już przejdziemy wiecie, do końca. Możecie dopaść tego strażnika, tego tutaj, na kilka sposobów. Możecie go rozwalić albo zza recepcji, albo już w ogóle wyjść, albo tam jeszcze z tego pokoju też są te drzwi, którymi wchodziliśmy. Ja proponuję po prostu wyjść przy recepcji, jak jego nie będzie, i wyjść i po prostu przejść, nie robiąc już więcej hałasu niż szkody. No i teraz jeszcze jedna rzecz. Ten gameplay pochodzi sprzed już chyba miesiąca, więc on jest trochę nieaktualny. W rzeczywistości na polu tym do wyścigów konnych jest już kilku policjantów, więc musicie się po prostu przez nich przedrzeć. Możecie, wiecie, możecie się pobawić w snajpera, możecie podejść trochę bliżej, ale zawsze będziecie musieli, wiecie, trochę strzelić. Tutaj te kamery proponuję rozwalić, żeby, wiecie, żeby już po prostu nie ryzykować tym, że was wykryją. No i tak jak mówię, gdzieś tutaj powinno stać mniej więcej trzech strażników. Obecnie tutaj nie ma żadnego, więc z tego fragmentu nic ciekawego wam nie mogę podpowiedzieć. Po prostu tutaj biegłem. Ale ważne jest to, żeby biec mniej więcej moją ścieżką. To jest bardzo ważne, żebyście potem mogli wybiec na ulicę, która jest zaraz obok kanałów.